Szanowni Państwo, w marcu tego roku sprzedaliśmy obraz Jacka Malczewskiego, Artysta i Chimera, za rekordową kwotę ponad 3 milionów złotych. Obraz ten był częścią tryptyku, namalowanego przez artystę w 1905 roku i opatrzonego tytułem Stara Baśń. Drugą część tego tryptyku, pod tytułem Pastuszek i Chimera, wystawimy na aukcji 21 czerwca. Dzisiaj jednak chcieliśmy poruszyć temat trzeciej części tryptyku, której losy pozostają nieznane. Co o niej wiemy? Niewiele. Tryptyk powstał w 1905 roku. Rok później został publicznie pokazany w warszawskiej Zachęcie. Z tego czasu pochodzi jedyna czarno-biała reprodukcja wszystkich trzech prac. Następnie w 1916 roku tryptyk pokazuje się po raz drugi w Zachęcie. Tym razem jako własność znanego kolekcjonera polskiej sztuki Leona Goldberga Górskiego ze zmienionym tytułem Sztuka. Ostatni raz przed wojną tryptyk w całości został również pokazany w Zachęcie w roku 1929. Od tej pory losy tych trzech obrazów były nieznane, aż do wczesnych lat 90., kiedy dwa z nich, wspomniane przeze mnie wcześniej, ukazały się na polskich aukcjach. Jeżeli odnajdzie się trzecia część tej serii obrazów, będziemy mogli je razem zebrać i wyeksponować w publicznym miejscu. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem, jeżeli kiedykolwiek widzieliście ten obraz, jeżeli słyszeliście o tym obrazie, bardzo prosimy, prześlijcie tę informację do nas. Na Wasze sygnały, sugestie i informacje czekamy pod adresem mailowym chimera@agraart.pl. Losy trzeciej części tryptyku pozostają dalej nieznane, ale to się może zmienić dzięki Państwu. Wszystkie inne informacje na temat tryptyku oraz innych obrazów, które będą wystawione na naszej najbliższej aukcji 21 czerwca, znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Zapraszamy.